Witam serdecznie na tak zwanym placu potartacznym. Przez lata funkcjonowała tylko koncepcja, która nie była niestety realizowana. Postanowiliśmy to zmienić z chwilą, kiedy pojawił się pomysł Orlika 2012. Udało się przekonać do pomysłu Radę Miejską. Od razu dodam, że kontrpropozycją, jeśli chodzi o lokalizację, była okolica Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie. Ostatecznie wygrał ten wariant i myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że było to celne posunięcie. Co to będzie? Będzie to kompleks dwóch boisk. Jedno typowo piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60, drugie wielofunkcyjne o wymiarach, spojrzę, 19x32, to tak w przybliżeniu. To wielofunkcyjne, to znaczy, że przeznaczone i dla koszykówki, i dla piłki siatkowej, i dla piłki ręcznej. Pracę, jak widać, rozpoczęliśmy właśnie dzisiaj, wczesnym rankiem. Wcześniej, kilka dni wcześniej byli tutaj geodeci. Wczoraj wykonawca grodził teren, bo to jest przecież warunek, który należy spełnić przed wejściem na plac budowy. Wykonawca jest wykonawcą sprawdzonym, to nie jest jego pierwsze zadanie tego typu. Dodam, że jesteśmy jednym z 55 samorządów w województwie zachodniopomorskim, które realizuje ten projekt. Czas wykonania 15 grudnia tego roku. Teren będzie ogrodzony, teren będzie oświetlony, teren będzie monitorowany. Będzie tutaj także kompleks sanitarno-socjalny z toaletą, z której będzie można korzystać w godzinach funkcjonowania tego obiektu. Obiekt będzie otwarty. Oczywiście preferowane będą grupy zorganizowane, ale co do szczegółów, będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, będzie okazja o tym napisać. Będzie tutaj zatrudniony tak zwany trener pracy, który będzie jednocześnie gospodarzem tego obiektu. Myślę, że zresztą jestem przekonany, że będzie to w kontekście placu zabaw, który mamy po drugiej stronie ulicy Mickiewicza, taki kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym będziemy mogli spędzać bezpiecznie czas. Obok siłowni, która już funkcjonuje, to jest kolejny obiekt, alternatywa dla spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze w to wątpi, że to będzie coś funkcjonalnego, coś, co rzeczywiście zaangażuje dzieci i młodzież, to przekona się wkrótce. Może teren oddania nie jest szczęśliwy, ale jesteśmy zobligowani końcem roku, dlatego wykonawca ma 15 grudnia, żebyśmy zdążyli ten projekt rozliczyć. Dodam, że w 1/3, tak to było w założeniach, obiekt finansowany jest przez Urząd Marszałkowski, w 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. No, w 1/3 samorząd, z tym, że niestety z uwagi na różne podłoża, bo one generalnie generują te koszta, nasz udział będzie dwukrotnie większy od planowanego, ale chcemy to zrobić porządnie, żeby do tematu nie wracać przez kolejne lata. Także już dzisiaj wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy się do tego przyczynili, z pracownikami urzędu, z panem Tomaszem Wywiołem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, który pomógł nam dosłownie w znalezieniu się w liście tych 55, bo po wielu kłopotach znaleźliśmy się na tak zwanej liście rezerwowej, ale po rezygnacji kilku samorządów weszliśmy w tą pierwszą 55 do wykonania w tym roku. Nie chcieliśmy czekać, bo ci, którzy wchodzą pierwsi w tego typu projekty, najczęściej wygrywają, a nie chcielibyśmy być przegranymi. Przy okazji powiem, że jest to jedna z wielu inwestycji, którą realizujemy na terenie Sianowa, ale także gminy. Staramy się o tym informować na bieżąco poprzez nasze lokalne medium, jakim jest dwutygodnik Nasza Gmina, ale także coraz częściej bardzo proszę zaglądać na naszą stronę internetową. Na stronie głównej przynajmniej raz w tygodniu pokazujemy jedno z zadań, które bądź już wykonaliśmy, bądź jesteśmy w trakcie wykonania, bądź do którego się przymierzamy. Wystarczy spojrzeć w najbliższe sąsiedztwo, winda przychodni. Niebawem wejdziemy w ten ekran dźwiękochłonny przy kaplicy cmentarnej. To będzie początek ogrodzenia, które wreszcie umożliwi nam duchowe uczestnictwo w tych smutnych nabożeństwach pogrzebowych. No, o te rzeczy zresztą prosili mieszkańcy od lat, a idąc dalej, wystarczy wspomnieć
ulicę Koszalińską czy ulicę Kopernika. To jeśli chodzi o sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Wystarczy spojrzeć na otoczenie szkoły podstawowej nr 2 w Sianowie, które zmieniło się w sposób diametralny. Oczywiście mam nadzieję, że na korzyść, a także wiele, wiele innych rzeczy, które realizujemy, bądź które będziemy realizowali. Jeszcze ścieżka chociażby, która połączy nas osiedle Słowackiego z osiedlem tak zwanym Karnieszewickim. No, bardzo proszę nas oglądać i o nas czytać.